Dzień dobry, witam Was kochani serdecznie. Tutaj mówi Sylwia Giza. Dzisiaj chciałabym powiedzieć na temat miłości i jak się napełniać miłością. Z mojego doświadczenia, jak obudziło mi się kundalini we mnie, to pierwsze co przyszło mi do głowy, że mam się napełniać miłością. I w ogóle napełniałam się miłością chyba już przynajmniej przez może jakieś 15 lat chyba. Gdzieś koło 15 lat może codziennie się napełniałam miłością i wtedy jak się napełniałam miłością, to w tym momencie to był tak jakby taki otwarcie na to, żeby kundalini poszło do góry. Także jak ktoś myśli o tym, żeby obudzić swoje kundalini, to po prostu u mnie to się wydarzyło bardzo naturalnie, z tego względu, że ja medytowałam przez 15 lat wcześniej i jak medytowałam, to właśnie się napełniałam miłością i oprócz tego miałam taką wielką taką chęć połączenia się z Bogiem. I to była moja mantra przez bardzo długi okres czasu, że jam jest doskonałym połączeniem z Bogiem. I druga rzecz była, druga mantra była, jam jest czystą boską miłością. I następna jeszcze mantra była właśnie, jam jest doskonałym wzrokiem i widzę rzeczy widzialne i niewidzialne. I następna mantra, którą mówiłam, jam jest czystą boską doskonałością. I jaka następna jeszcze? Aha, jam jest czystą boską świadomością. Aha, jeszcze następna, która mówiłam, że czysta boska miłość wchodzi do każdej komórki mojego ciała i umysłu, napełnia, odnawia i odżywia ją w każdym ciele, w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym, astralnym, eterycznym i we wszystkich moich ciałach. Także to były moje mantry, które przeważnie sobie mówiłam i potem właśnie miałam to doświadczenie obudzenia kundalini we mnie. I powiem Państwu, że jeżeli ktoś ma, w ogóle poczuje, że chciałby obudzić swoje kundalini, to napełnianie się miłością jest jedną z praktyk i drugą praktyką jest mówienie afirmacji. Bo nasze ciała są tak jakby jakbyśmy byli komputerami, także jak na przykład mówimy jakąś mantrę i powtarzamy ją cały czas, to w tym momencie układa się w środku taka geometria i ona tworzy to wszystko w ten sposób, że pod wpływem po prostu naszych słów i naszych afirmacji to wszystko u nas w środku się tworzy, bo ta geometria tworzy to wszystko i spirit tworzy to wszystko. Także my jesteśmy, nasze ciała są święte i w tym momencie bardzo ważne jest właśnie, żeby się napełniać miłością i mówić w sobie te mantry, bo te mantry i właśnie te mantry, które czynią to, że nasz umysł jest wtedy pod kontrolą i te po prostu kontrola umysłu i mantry i napełnianie się miłością to było jedno z tych rzeczy, które po prostu pomogło mi w tym, że moje kundalini się obudziło. No i następna rzecz, ktoś jest gotowy po prostu tak z duchowej takiej strony, że jest duchowo gotowy na to. Także chciałam powiedzieć, jak się napełniamy miłością. Miłość jest wszędzie i to jest święta geometria, która wokół nas jest wszędzie. I teraz na przykład bierzemy sobie ręce do góry, to jest taki bardzo prosty przykład. Ja wiem, że jest dużo nauczycieli, są różnego rodzaju szkoły i powiem Państwu, że najprostsze to jest chyba najlepsze zawsze. Najprostsze sposoby są najlepsze i takie po prostu najbardziej do nas wchodzą. Także najprostszym przykładem jest takie coś, że bierzemy rączki do góry. Wiadomo, że tutaj w rączkach mamy tak samo czakramy i te czakramy to są tak jakby worteksy takie energetyczne i przez te worteksy, jak bierzemy do góry, to automatycznie ściągamy energię tak jakby z góry i ta energia do nas idzie na dół i wchodzi wtedy w ręce nasze przez te worteksy i tak samo wchodzi do
do całego naszego ciała, ale żeby po prostu zacząć praktykę, to najlepiej, najlepszym sposobem jest właśnie podnieść ręce do góry i sobie mówić mantrę: Jam jest czystą boską miłością, i oddychamy wtedy, wdychamy powietrze. Jam jest czystą boską miłością, i w tym momencie ta energia schodzi na nas i tak jakby się infiltruje do naszego ciała i napełnia nasze ciało miłością. I to jest praktyka, jest bardzo prosta, kochani, i naprawdę działa. Po pewnym czasie zauważycie, że jak na przykład trzymacie rączki do góry przez jakieś 5 minut, to już te rączki się robią takie ciężkie, bo już coraz więcej tej energii ściągniecie przez wasz umysł, oczywiście, do siebie, do ciała. I w tym momencie, bo ludzie nie rozumieją, jak można siebie pokochać, po prostu nie wiedzą jak. Dlatego to jest najprostszy sposób, żeby właśnie najpierw się napełniać miłością. Bo miłość jest wszędzie, prawda? Napełniać się tą miłością, i w tym momencie, jak mamy już dużo tej miłości w sobie, to wtedy możemy siebie pokochać. I wtedy emanujemy tą miłością. I ta miłość emanuje z nas i emanuje do wszystkich ludzi, i wszyscy wokół czują tą miłość od nas, i ta miłość właśnie zmienia wszystko, także nawet nic nie potrzebujemy mówić, tylko ta sama miłość zmienia wszystko i zmienia cały nasze środowisko wokół nas, bo to jest energia boska. Także życzę wszystkim fajnego medytowania i napełniania się miłością, i naprawdę, kochani, napełniajcie się miłością. Zobaczycie, że po chwili, po tygodniu czasu i po miesiącu coraz bardziej będziecie się lepiej czuli i będziecie napełnieni miłością i będziecie siebie mogli bardziej pokochać, bo jak my siebie bardziej pokochamy i my siebie kochamy, to wtedy to jest otwarcie na to, żeby pokochać drugą osobę. Inaczej jest troszeczkę może inny sposób, chociaż też może być tak, że możemy kogoś bardzo kochać i ta miłość po prostu wielka możemy później przelać na siebie. I to może być też w odwrotnym kierunku, że jeżeli na przykład kogoś bardzo kochamy i czujemy taką wielką miłość do kogoś, to w tym momencie tą miłość możemy przelać na siebie i w tym momencie tak samo będziemy czuli taką wielką miłość. Życzę Wam, kochani, napełnienia się miłością. Kocham Was bardzo i do usłyszonka. Pa, pa!